Cześć, nazywam się Karol Mazurewski, to jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące. A łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które omijamy. I te pierwsze dwa tematy będą zawsze, także nie musicie pisać o tym w komentarzach. Od początku do końca istnienia tej serii te dwa tematy będą zawsze omijane. Dużo się działo w tym tygodniu. Zaczynamy. Zacznę od pytania, nietypowo. Jakie macie przemyślenia na temat dziobaków? Każdy jakiś ma. Od myślę o nich bezustannie, codziennie, przed zaśnięciem, po... W sumie nic o nich nie wiem, ale nazwa mnie intryguje. Dziobaki wyglądają jakby matka natura zaprojektowała już wszystkie zwierzęta, zrobiła sobie dzień wolny, w którym postanowiła sprawdzić, jak alkohol łączy się z MDMA i wtedy przypomniała sobie, że jest jeszcze jedno zwierzę, które musi stworzyć. Mimo, że jest ssakiem, to ma dziób. Z jego tylnych łap wydobywa się jad, a jego młode wykluwają się z jaj. Tam się nic nie zgadza. Jest ciągle pełen niespodzianek i kolejno odkryli naukowcy. A dokładniej australijscy. Odkryli oni, że mleko dziobaka zawiera niezwykłą formę białka, która jest w stanie zwalczać bakterie odporne na większość antybiotyków. A jeszcze jedna niespodzianka dziobakowa. Dziobaki nie posiadają sutków, a więc w związku z tym ich mleko nie wydobywa się właśnie przez sutki, tylko zbiera się w brzuchu, a po czym wydobywa się przez pory w skórze. Tam się nic nie zgadza. Jeżeli teraz naukowcy odkryją, że dziobaki na przykład w trakcie składania jaj żonglują małżami, no to będzie takie, no okej, no, tak już jest, no. Wróćmy do tego mleka. Powszechnie przyjęto, że ewolucja wykształciła sutki, aby samice mogły przekazywać młodym pokarm w miarę sterylnie. A w związku z tym, że dziobaki sutków nie mają, to musiały zmodyfikować ewolucyjnie swoje mleko tak, aby było bakteriobójcze. I to odkrycie może okazać się być naprawdę wbrew pozorom przełomowe, ponieważ od dawna szprycujemy się antybiotykami przy każdej byle okazji do takiego poziomu, że nasza odporność alarmująco spadła. I chciałem sprawdzić, w jaki sposób się doi dziobaki. I wiecie, wiadomo, wszystko jest w internecie, no nie? Przewertowałem bardzo dużo filmów, zbyt wiele filmów. Czy mogłem ten czas spędzić inaczej? Tak. Czy mogłem go spędzić lepiej? Zdecydowanie tak. I niestety nie dotarłem do tego dziobaka, bo zatrzymałem się na filmie, gdzie doi się nosorożca i stwierdziłem, że to już czas wracać do domu. Ale dziobaki mogą już powoli przyzwyczajać się do wizji dojenia, ponieważ uczeni z Universidad de Chile zebrali kilka próbek z Półwyspu Antarktycznego i odkryli w nich bakterie, które mają supermoce. A te supermoce polegają na tym, że nie tylko są odporne na antybiotyki, ale też mogą w przyszłości przekazać tę moc innym, groźniejszym bakteriom. A staje się to coraz bardziej prawdopodobne ze względu na to, że ten półwysep należy do najszybciej topniejących regionów. I więcej tych superbakterii może się uwolnić. A skoro jesteśmy już przy pożytecznych odkryciach, które też są praktyczne, no to naukowcy odkryli, że samce myszy boją się bananów. I co ciekawe, to naukowcy byli na tyle uprzejmi i szczerzy, że przyznali, że odkryli to zupełnie przypadkiem. Podczas jednego z eksperymentów młody naukowiec, nazwijmy go Wojtek, przez przypadek umieścił samca myszy obok ciężarnej samicy. A że mierzyli wtedy poziom stresu u myszy, to zauważyli, że samiec czuje się bardzo niekomfortowo w jej towarzystwie. No i wiadomo, możecie powiedzieć, a może był po prostu nieśmiały, albo niewiele pamięta z wakacji w dębkach i myśli, że to jego. Otóż nie. Otóż samce myszy tak bardzo boją się konkurencji, że atakują młode, dlatego samice w ciąży wykształciły w sobie specyficzny zapach ich moczu, który odstrasza samce. Za ten zapach odpowiada octan pentylu, który odpowiada także, uwaga, za specyficzny zapach bananów. Co ciekawe, najmocniej reagowały samce, które były prawiczkami. Więc jeżeli chcecie pozbyć się samców myszy, albo zawstydzić ich przed kolegami, no to wystarczy, że waciki nasączycie, tak przynajmniej robili to naukowcy, waciki nasączycie olejem bananowym, porozkładacie i spokój. Odrobina prywaty i teraz tę prywatę podzielę na trzy części. Po pierwsze, co takiego się wydarzyło tydzień temu, że film zniknął, pojawił się? Otóż, dostałem nie tylko bana, ale strajka. Strajk oznacza, że po trzech takich strajkach tracisz kanał. Także jesteśmy w 1/3 żywotności tego kanału. Za co dostałem? Za filmik, gdzie... Zresztą zobaczcie sami. Żartuję, gdybym to puścił, to bym zasługiwał na tego strajka. Film pokazywał dzieciaki, kilkunastoletnie, które kręcą się na karuzeli rozpędzonej na tyle, że jeden z nich się wychylił i o, wyleciał z tej karuzeli. I dostałem za to strajka. Tylko i wyłącznie dlatego, że boty nigdy nie były dziećmi i nie wiedzą, że tak wygląda zabawa, normalna zabawa dzieci. Także jeszcze dwa strajki i będziemy się żegnać, moi drodzy. Ale zobaczymy. Trzymajmy kciuki. Druga część prywaty, czyli zdania, bo dwa odcinki temu mówiliśmy się, że w tym odcinku, że po prostu się mówiliśmy tak, że podacie jakieś dziwne zdania, które ja będę musiał wpleść w odcinek. I wybrałem te, przewertowałem wszystkie. Jesteście dziwni. Te, które wybrałem, to pierwsze zdanie. Wydrze, wydrze, wydrze. Oznacza ono, że dziecko jednej wydry może odebrać jakiejś innej wydrze jej dziecko. Drugie zdanie. Dwa lewe palniki grzeją bardziej, ale już mamy kij do mopa. I trzecie zdanie. Później mówiono, że człowiek ten nadszedł od północy, od bramy powroźniczej.
A trzecia część prywaty to oczywiście zaproszenie, jeżeli macie ochotę zbić piąteczkę na żywo, pogadać, spotkać się, zrobić sobie fotkę, to w najbliższym czasie z programem Afryka będę w tych oto miastach i to już jest koniec. Czerwiec to już jest końcówka sezonu, do września będzie spokój. A więc została jeszcze Szkocja, doszedł Toruń i jeszcze chyba są ostatnie bilety na Katowice. Wszystkie linki do wszystkich imprez znajdziecie w opisie do filmu. A teraz będzie, moi drodzy, piękna historia, naprawdę piękna. Taka dająca też nadzieję, trochę wzruszająca, coś jak ostatni odcinek Rancha, kiedy ten gruby ginie. Nie wiem, nie oglądałem, tak to sobie po prostu wyobrażam. Całość historii wydarzyła się w Krotoszynie. Jest tam parking wzdłuż ulicy i on tam jest już od dawna. I przy parkingu parkometr. No i niedawno dołączyły tam też barierki, ale kiedy stawiano barierki, nie zwrócono uwagi na to, że jest tam też miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych. No ale miały być barierki, są barierki, więc po co drążyć? Więc osoba niepełnosprawna, aby uiścić opłatę za parkowanie, musi zasuwać z jednej strony do końca barierek, a z drugiej do końca aut, które będą tam zaparkowane. Bo na wózku inwalidzkim raczej się nie prześlizgnie pomiędzy zderzakami, a to może być dystans nawet 18 zmęczonych zebr stojących jedna za drugą. No i ktoś zwrócił uwagę, że hej, to trzeba naprawić, tak nie może zostać, to jest kiepskie planowanie, kiepskie wykonanie. No i jakie pomysły przychodzą wam do głowy? Pierwsze oczywiste, usunąć barierki. To jest trochę pracochłonne. Drugie, przesunąć miejsce do parkowania, czyli przemalować je. To też trochę pracy, albo usunąć parkometr, albo go przesunąć. To już w ogóle dużo pracy. I tak pomyślałby zwykły, niewytrenowany na poligonie urzędniczym umysł. Bo jeżeli osiągniesz 30 level urzędnika, odblokowują się nowe opcje. Takie jak ta. Postawiono znak, który skrócił płatny parking. I teraz tak, znak jest tańszy niż barierki i przemalowanie parkingu. W efekcie barierki nie odgradzają już od płatnego parkingu, bo teraz znak zmienił rodzaj parkingu na bezpłatny, więc wysiadający niepełnosprawni nie muszą skakać przez barierki, bo nie muszą płacić tak jak inni parkujący za tym znakiem. Co prawda parkometr stoi teraz przy bezpłatnym parkingu, jest tam potrzebny jak dzieciom na YouTubie karuzela, ale za to nie trzeba rozbierać barierek. A wiecie, gdzie likwiduje się bariery? W naturze. Czego dowodem jest ta historia z Rumunii, gdzie suczka ze schroniska przygarnęła osamotnionego jelonka. Młody błąkał się po miejskim parku i mimo, że dobrodziejka ma już szóstkę własnych darmozjadów, przygarnęła nowego. Co 2-3 godziny sama go szukała, żeby przypomnieć, że czas coś zjeść. Czasami nie doceniamy zdobyczy cywilizacyjnych i tego, jak mamy wygodnie, moim zdaniem, bo jeżeli chcecie przekazać światu, że kogoś nie lubicie, no to wystarczy marker i drzwi do kibla w szkole. Albo spray, ja mówię po tym, po węgiersku. Albo spray i kawałek ściany. Ale kiedyś było trudniej. Czego dowodzi najnowsze odkrycie badaczy z północno-wschodniej Anglii. Odkryli oni tam, w dawnej rzymskiej fortyfikacji Windolanda, kamień z murów obronnych, na którym ktoś wyrył penisa. Tu go nie pokażę, bo już mam strajk od algorytmu. Więc wstawię w tym miejscu pokrowiec na marakasy. Szacuje się, że ta subiektywna i szczera opinia ma 1700 lat. Obok tego autor wyrył imię żołnierza o imieniu Secundinus i krótki opis, do czego go porównuje, a nie myślał o nim dobrze. Później mówiono, że człowiek ten nadszedł od północy, od bramy powroźniczej, ale kiedy okazało się, że to nie to siedliszcze, odpuścili hipotezę i pozostano po prostu przy niezadowolonym żołnierzu. Sam penis w starożytnym Rzymie był oznaką też symbolem dobrobytu, płodności, ale w tym wypadku akurat Secundinusowi nikt dobrze nie życzył. I teraz będę miał krótkie okno, bardzo krótkie okno czasowe przed algorytmem, a więc skupcie się. Kamień został odkryty przez pana Dylana Herberta, którego widzicie na zdjęciu, razem ze swoim odkryciem. Tam na dole jest ten kamień. Pan Dylan jest emerytowanym biochemikiem, który podczas wykopalisk udzielał się jako wolontariusz. Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego ostatnio zrobiły dzbany. I tutaj na podium umościł się Krzysztof Bosak. Intelektualne, zwichnięte ramię narodowców i żywa odpowiedź na pytanie, co trzeba zrobić, żeby być dzbanem. W skrócie, w Warszawie na Nowym Świecie doszło do zabójstwa dokonanego przez grupę 3 lub 4 pijanych mężczyzn. W media poszła plotka, że stoją za tym Ukraińcy i politycy Konfederacji podchwycili to i jak to mają w zwyczaju, zaczęli bić na alarm, że imigranci to wrogowie ojczyzny. Potem okazało się, że policja poszukuje, ale nie imigranta, a Polaka z wytatuowanym Jezusem i Maryją na klacie. Wtedy jednak politycy Konfederacji zapomnieli jakoś używać mediów społecznościowych i przypomnieli sobie, że są czymś strasznie zajęci. No i potem Krzysztof Bosak stwierdził w wywiadzie dla Onetu, że on nie będzie przepraszał, mimo tego, że to jest szerzenie nienawiści, szerzenie fake newsów, wprowadzanie ludzi po prostu w błąd, a nie będzie przepraszał, ponieważ według niego on walczy z poprawnością polityczną, która każe zatajać przestępstwa imigrantów. Po pierwsze, nie przyłamujesz poprawności politycznej, po prostu manipulujesz ludźmi, którym nie chce się niczego weryfikować i wierzą w to, co się pojawiło na Facebooku, bo pojawiło się na Facebooku, więc pewnie jest prawdą. Po drugie, jeżeli imigranci popełniają przestępstwo, oczywiście, że trzeba to zgłaszać, tak samo jak w przypadku Polaków. Analogicznie należałoby wspomnieć o tym, że jedną z pierwszych osób, które udzieliły pomocy rannemu mężczyźnie, była Ukrainka, ale o tym raczej nie wspomnieli.
Po trzecie, tłumaczył się tym, że podał informacje, które podały wcześniej media i które krążyły po sieci. Krążyły po sieci, ponieważ podbijały je ruskie trolle, których zadaniem, etatowym zadaniem, jest zniechęcanie Polaków do Ukraińców. Te konta są kasowane i na ich miejsca pojawiają się nowe, no bo to są ruskie trolle, którzy robią to zawodowo i etatowo. I teraz, albo Krzysztof Bosak i jego koledzy zrobili to świadomie wspierając ruskie trolle i rozpowszechniając tę plotkę, albo zrobili to nieświadomie, co oznaczało, że są większymi dzbanami niż to do tej pory zakładaliśmy. Przypomnę tylko, że posłowie Konfederacji jako jedyni wstrzymali się od głosu, kiedy w Sejmie głosowano nad tak zwaną ustawą sankcyjną, która umożliwiała zamrożenie majątków osób i podmiotów wspierających Rosję. Wszyscy byli za, jedynie posłom Konfederacji nie pasowało coś w tym, że majątki, które mają wspierać Rosję, mają zostać zamrożone. Taka ciekawostka. No i zrzucanie odpowiedzialności za własną głupotę na media i na jakieś konta ruskich troli, zamiast poczekać na oficjalny komunikat policji, to jest rzeczywiście działanie godne prawdziwego męża stanu. To jest mentalność w stylu, owszem, może i zesrałem się na sali gimnastycznej, ale chłopacy z trzeciej B zrobili wcześniej to samo, także ja swojego nie będę sprzątał. Minuta z kłochami i innymi zwierzakami na obniżenie ciśnienia. Może na troszeczkę więcej niż minuta. Dla równowagi do dzbanów toasty, czyli fajni ludzie, którzy osiągają fajne rzeczy. I dzisiaj trzech ósmoklasistów z Warszawy, którzy wygrali konkurs Europejskiej Agencji Kosmicznej. Znowu Tobiasz, Jeremiasz i Luka zaprojektowali trójwymiarową bazę na Księżycu. Była na tyle interesująca, że pokonali ponad 300 zespołów z 29 krajów. W nagrodę chłopaki dostaną drukarkę 3D i możliwość wirtualnego spotkania z astronautą, który przybywa w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. I będą mogli mu zadać ciekawe różne pytania, na przykład... Czy teraz nie czuje, że robi mu się ciasno, że jest zamknięty gdzieś na orbicie, w tej ciasnej komorze i robi się coraz ciaśniej? Czy nie czuje, że te ściany zaczynają się do siebie zbliżać, że robi się coraz tak ciasno, że zaczyna mu brakować powietrza? I czy ma świadomość tego, że nie ma gdzie uciec? Tak sobie pogadać po prostu. Sezon grillowy w pełni, zresztą tak samo jak sezon transferowy w piłce nożnej. I jeżeli słyszeliście, że coś się dzieje z Robertem Lewandowskim, ale nie chcę wam się szukać, sprawdzać, wertować tych informacji, a z drugiej strony też nie chcecie być odrzuceni przez stado, że o, ty się nie interesujesz, no to mam dla was rozwiązanie. Rzucę wam dwa zdania, które możecie zapamiętać i kiedy rzucicie je w tłum, będzie wyglądało tak, jakbyście wiedzieli, o czym mówicie. Dla mnie Boczuś. A w ogóle, gdyby Haaland nie przeszedł do City, albo chociaż Liverpool sprzedał teraz Mané do Bayernu, no to Xavi przyjąłby lewego jak Klopp Diaza. A gdyby to było za długie, no to ewentualnie drugie zdanie. A co ta Iga Świątek wyprawia, to dajcie ludzie spokój, kto to widział. Ponieważ Iga Świątek w czwartek nie tylko wygrała 34 mecz z rzędu, nie tylko awansowała do 6 finału z rzędu w ciągu 6 miesięcy, to wyrównała rekord legendy, Sereny Williams. Kolejny mecz w sobotę. Fala upałów dotyka też zwierzęta, dlatego dla podniesienia na duchu podrzucam to. Mężczyzna, który napoił tego biednego, spragnionego jeżozwierza. Piękny i trochę też, bądźmy szczerzy, wzruszający widok. Potem okazało się, że to była benzyna, ale liczy się gest. Jakie można mieć marzenia?
żeby kolana przestały boleć, żeby mieć zdolność kredytową. Takie, wiecie, przyziemne. Chyba, że pochodzicie z Japonii. Wtedy zaczynają się schody. Bo nie możecie mieć wtedy zwykłych marzeń, a raczej takie bardziej wyzwania, jak ten mężczyzna, który chciał upodobnić się do psa i wydał na to równowartość 70 tysięcy złotych. Prace nad kostiumem, który dla niego wykonano, trwały 40 dni, ale jak widać było warto. Może się nawet w miarę sprawnie, ale niezbyt gwałtownie poruszać. Nie wiadomo, czy w pełni wchodzi w rolę, kiedy poznaje się z innym psem, ale powinien. Jak już iść na całość, to na całość. Zresztą chyba wiem, dlaczego wybrał akurat psa. 50 kg kokainy wykrył w gdańskim porcie pies o imieniu Baz. Zgodnie z dokumentami, w kontrolowanym kontenerze miała znajdować się syntetyczna guma. Wtedy Baz powiedział: holo, hola panowie, ja tu nie czuję gumy, ja tu czuję większy potencjał. Po jego minie widać też, że jedna z paczek nie była do końca szczelna. No ale w Kolumbii Brytyjskiej już sobie nie dorobi. To kanadyjska prowincja, w której rozpoczyna się eksperyment, podczas którego posiadanie niewielkich ilości kokainy, MDMA, opioidów i metamfetaminy będzie legalne. Ta magiczna liczba to 2,5 grama, a eksperyment będzie trwał 3 lata. Skąd w ogóle taki pomysł? Otóż w Kanadzie od 2016 roku zmarło z przedawkowania prawie 10 tysięcy ludzi. I część z was może powiedzieć oburzona: no tak, no to dajmy im jeszcze więcej narkotyków. Ale Kanadyjczycy spojrzeli na problem szerzej. Połowa z tych przedawkowań miała miejsce w domach, kiedy osoby te zażywały te narkotyki same. I kiedy poczuły, że coś jest nie tak, bały się wezwać pomoc, bojąc się tego, że no, łamią prawo. Więc teraz rząd tej prowincji liczy na to, że dopuszczając małe ilości narkotyków, ośmieli tych, którzy będą mieli problemy ze zdrowiem w trakcie zażywania, do tego, aby zadzwonili po pomoc i nie bali się tego, że będą aresztowani. Dobra, myślę, że jesteśmy gotowi na ten moment odcinka. Odczekałem kilkanaście minut. Jesteśmy gotowi. Powraca temat człowieka, który nie uznawał w życiu kompromisów. Jeżeli miał wybierać pomiędzy byciem menelem albo wójtem, wybierał jedno i drugie. Duch Sylwiusza Jakubowskiego, on żyje, po prostu jeszcze trzeźwieje, nadal unosi się nad gminą Żelazków. Ale wcześniej szybkie przypomnienie całej postaci tego czempiona promili. Zapisał się na kartach historii, udzielając ślubu, mając 2,4 promila alkoholu we krwi. Zrobił sobie tatuaż długopisem, tak jak ma Mike Tyson, przyszedł tak na radę gminy i wtedy zaszantażował swoich radnych, że nie da im ani grosza, jeżeli ci nie zadeklarują mu pełnego posłuszeństwa. Miał sprawę o przemoc w rodzinie, adoptował szczeniaka, aby ocieplić swój wizerunek, po czym oddał go do schroniska. I prawdziwa wisienka na torcie tego żulerstwa. Wójt spowodował kiedyś wypadek samochodowy i uciekł z miejsca zdarzenia, a na zadawane wtedy pytanie, gdzie jest wójt, pracownica urzędu powiedziała, że jest na urlopie, bo wójt przez tydzień ukrywał się przed policją. Kiedy pijany przychodził do pracy, strzelał do urzędników z pistoletu na korki i kazał im iść po wódkę. Obmacywał urzędniczki, a ludziom, którzy przychodzili wtedy do urzędu, żeby załatwić swoją sprawę, kazał wypierdalać, bo aktualnie był zajęty powiększaniem kolekcji promili. No i w końcu został odwołany, dlatego że uprawomocnił się wyrok. I uwaga, nie za wszystkie rzeczy, które słyszeliście wcześniej. Jest jeszcze coś innego. Jako jedyny zaatakował policjantów na Marszu Równości. Był jedyną osobą, oczywiście był pijany, która się awanturowała na Marszu Równości i zaatakował policjantów. I teraz w nadchodzących wyborach pustkę po panu Jakubowskim chce wypełnić młody Jakubowski. Tak o sobie mówi pan Adam Jakubowski, syn człowieka, którego motto brzmiało: nie wytrzeźwieje i co mi zrobicie? Ciekawostka. Kiedy pan Sylwiusz miał przebłyski trzeźwości, to kazał swoim urzędnikom wypełniać wnioski o dotacje unijne. Więc młody Jakubowski całą swoją kampanię oparł na tym, że tylko on będzie mógł te środki pozyskać, bo tam są potrzebne znajomości, czyli jak to mówimy w Szopce dla Reportera, układy z policją i prokuraturą. Ale pech chciał, że pełniący tymczasowe obowiązki wójta Michał Kraszkiewicz pojechał do ministerstwa i te pieniądze przywiózł. A więc teraz młodemu Jakubowskiemu pozostały inne deklaracje. I teraz uwaga, cytuję je za jego wpisem na Facebooku. Jako przyszły wójt wniosę w życie naszej gminy tylko najlepsze wzorce. Tydzień ukrywania się przed policją, bo rozbiłeś samochód po pijaku. Od szacunku do seniorów. Udzielanie ślubu, mając 2,4 promila alkoholu we krwi. Przez profesjonalne zarządzanie gminą. Szantażowanie radnych. Poznajomości, które ułatwiają zdobywanie funduszy ze środków ministerstwa. Ciekawostka, młody Jakubowski jest tak otwarty na ludzi i tak bardzo chce z nimi rozmawiać, że zablokował możliwość komentowania pod tym postem. A na końcu dodał: zapewniam, że będę kontynuował projekty rozpoczęte przez mojego ojca. Niech Bóg ma w opiece jego godność i wątrobę. I trzeba przyznać, przynajmniej stawia sobie trudne cele. No bo, ej, to będzie duże wyzwanie. Praktycznie niemożliwe będzie wejść w buty takiego człowieka, jak jego poprzednik. Tym bardziej, że poprzednik pewnie po pijaku gdzieś się zgubił pod sklepem. Jeżeli komuś to podniosło ciśnienie, to na wszelki wypadek mam jeszcze jednego zwierzaka w zanadrzu.
Też uspokajam, ta mała wydra to pluszak. Nie, że wydrze, 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 wydrze. Historia zna takie starcie, gdzie nigdy nie wiadomo, kto wygra, kto wyjdzie z tego cały. Obi-Wan Kenobi i Darth Vader. Schwarzenegger i Predator. Neiman i Warcaby. Amber Heard i Johnny Depp. Johnny Depp, nawiasem mówiąc, wygrał. I musiało w końcu dojść do starcia, które wam za chwilę pokażę, bo to są dwa czarne charaktery, które są nienawidzone praktycznie przez wszystkich. Przed wami starcie botów od fotowoltaiki. Gotować do rozmowy, ja zadam tylko podstawowe pytania. Przede wszystkim rozumiem, że jest pani mieszkanką domu jednorodzinnego, tak? To zapytam jeszcze, czy mają państwo możliwość montażu paneli na dachu czy na gruncie? Jak to u państwa wygląda? Wie pani co? Ja pani jestem co? Tylko doradcą. Coś przerwało, albo nie dosłyszałam. Słyszy mnie pani? Tak, tak, słucham. Dobrze, zanotowałam. To zapytam jeszcze, czy mają państwo możliwość montażu paneli na dachu czy na gruncie? Jak to u państwa nie wygląda? Nie chcę wprowadzić błąd, dlatego o tym już przy kolejnym telefonie. Sama z sobą rozmawiasz. Dobrze, bardziej bym myślała o montażu na gruncie czy na dachu. Proszę mi powiedzieć, jak to wygląda. Ja już zapisuję to pytanie i przekażę je naszemu specjaliście. Ale rozumiem, że umowa z żadną inną firmą nie jest jeszcze podpisana, tak? Rozumiem. Rozumiem. Do widzenia. Do widzenia. No i koniec rozmowy. A teraz zapraszam na Psindera, czyli segment, gdzie przedstawiam wam różne zwierzaki z różnych schronisk, które tylko czekają na to, żeby zaatakować was swoją miłością. A w tym tygodniu Tobi. Tobi to jest najlepiej wychowany pies, jakiego widział Psinder. Kobiety puszcza przodem. Wstaje, kiedy kobieta odchodzi od stołu. Nie dziękuję, wychodząc z windy, bo wie, że nie ma za co. I bardzo mało pierdzi. Aby stworzyć tak miłego człowieka, Tom Hanks musiałby mieć dziecko z tą elfią księżniczką z Władcy Pierścieni, a ojcem chrzestnym musiałby być Robert Makłowicz. Ale grzeczny nie znaczy ospały. Urwi Połódź ma energię do zabawy i uwielbia głaskanie, i drapanie, i miziań. Wszystko po prostu lubi. Ma 5 lat i jest średnio wysoki. Coś jakby wyżył się, schylił, albo mops podskoczył. Dogada się z dziećmi, a z psami i kotami rozpocznie rozmowy, z których wyniknie, czy tam będzie wzajemna sympatia, czy raczej tylko szacunek. Więc, jeśli jesteście gotowi na 12 kilo bezwarunkowej miłości i wdzięczności, no to słuchaj w prawo i dzwońcie pod ten numer do Warszawy. Przypominam też, że każdy, kto adoptuje zwierzaka przez Psindera, otrzyma od sklepu przysmakowo.pl bon na zakupy za 300, 10% zniżki do końca życia u nich, a ode mnie dożywotni wstęp na imprezę z moim udziałem. Do śmierci, mojej albo waszej. Inflacja bije rekordy i już zużyłem wszystkie zwierzaki na ten odcinek, dlatego nie będziemy o tym teraz rozmawiać. I tak wiecie, jak jest. I tak, nawet jeżeli teraz powiem, ile wynosi, to za tydzień to będzie nieważne, bo będzie wyższa. Ale uwaga, rząd postanowił wyjść naprzeciw, i to nie jest żart, mówię serio, postanowił wyjść naprzeciw tym ludziom, którym nie pasują ceny energii albo materiałów opałowych. I w związku z tym Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych przygotowała nowe wytyczne odnośnie pozyskiwania drewna na opał z polskich lasów. W praktyce dokument wydany przez Lasy Państwowe oznacza, że drewno najniższej jakości w pierwszej kolejności może zostać kupione przez lokalnych mieszkańców. Teraz możecie iść do lasu i nazbierać chrustu, mniejszych gałęzi i generalnie drobnicy. Wystarczy skontaktować się z nadleśnictwem, a potem leśniczy wskaże wam, gdzie możecie tego chrustu nazbierać, a potem za niego zapłacić. Podobnie nadleśnictwo umożliwi też zakup tych grubszych kawałków, takich do 1,5 metra, które widzicie poukładane, kiedy jedziecie wzdłuż lasu. Twierdzą, że cena będzie symboliczna, bo będzie wynosiła 300 zł za metr sześcienny. To jeszcze tylko pozwolenie na odwierty na własnej działce w poszukiwaniu gazu i zaczniemy wychodzić na prostą. I wtedy, wracając z tym chrustem z lasu, będziecie mogli przywitać swoich znajomych, którzy przyszli do was na herbatę, no bo wy macie gaz. Będziecie mogli ich przywitać słowami: dwa lewe palniki już grzeją bardziej, ale już mamy kij do mopa. Głos w sprawie zabrał prezes kraju, oczywiście w kwestii inflacji. Bardzo proszę, panie prezesie. Pilne. Wiem, że wielu z was nie ma już styczności z telewizją od wielu lat, ale pewnie na grillu będziecie też widzieć się z dziadkami, no to lepiej być na bieżąco. Polsat rezygnuje z kontynuowania Świata według Kiepskich. Można mieć różne opinie co do tego serialu, ale trzeba oddać, że to był pierwszy prawdziwy polski sitcom.
13 posterunku nie liczę, bo się szanujmy, no. I dlatego świat według Kiepskich przejdzie do legendy. Do tego rozdano jubileuszowe 25. telekamery. Jedynym wartym odnotowania akcentem była nagroda dla Tadeusza Sznuka, który jako jeden z ostatnich filarów jeszcze podtrzymuje jakoś poziom telewizji polskiej. I jeżeli zostały wam jeszcze z Sylwestra jakieś stylizacje na lata 90., to ważna informacja. Wiem, gdzie je wykorzystać. Podczas tegorocznego festiwalu w Opolu będzie można nabyć bilet na koncert, który upoważnia was do zrobienia sobie zdjęcia z Golcami, Justyną Steczkowską, a nawet, proszę państwa, z Rafałem Brzozowskim. Ta przyjemność będzie kosztowała 500 zł. 500, pół tysiąca złotych. Dobra, może komuś to się przyda. No cóż, moi drodzy, przechodzimy do segmentu, który niestety jest już stałym segmentem, czyli tym, gdzie oceniam nasze szanse podczas przyszłej wojny z robotami o władzę nad światem, która nas czeka. One nie są wysokie. Ludzie, którzy mam nadzieję nieświadomie współpracują ze stroną wroga, inżynierowie z Uniwersytetu w Illinois, stworzyli najmniejszego kroczącego zdalnie sterowanego robota. Jest wielkości kolana mrówki. Oczywiście inżynierowie twierdzą, że, cytat, można sobie wyobrazić mikroroboty jako środki do naprawy lub montażu małych konstrukcji i maszyn w przemyśle lub jako asystentów chirurgów do oczyszczania zatkanych tętnic, tamowania wewnętrznego krwawienia oraz niszczenia guzów nowotworowych. Albo zwiadowców. Sami wiecie kogo. Na szczęście mamy ludzi od tego, żeby w przyszłości eliminować ich z powietrza. Mówię tu o pilotach dronów wyścigowych. W niedzielę będziecie mogli ich zobaczyć w Gliwicach. Bo tam odbędzie się Puchar Polski dronów wyścigowych. Oprócz samych zawodów, to wideo nie jest przyspieszone, oni po prostu tak latają, będzie pokaz z misji poszukiwawczo-ratunkowej z użyciem drona, strefa gastro, strefa chillout, strefa kibica. Generalnie będzie się dużo działo. Całość za free. No chyba, że pojawi się Rafał Brzozowski. Wtedy za 500 zł w te strefy, w których stąpał on swoją stopą. A tak w ogóle poza tym to za free. Cześć, z tej strony Adrian z Team Failsafe. Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich widzów kanału Newsy Bez Wirusa na pierwszą edycję Pucharu Polski dronów wyścigowych, która odbędzie się 5 czerwca w Gliwicach na zielonych terenach przy cechowni. Do zobaczenia na miejscu. Hej! A dziś w segmencie Kultura na Wynos taka trochę prywata, bo znam jednego z muzyków z tej grupy. To są bardzo pozytywni ludzie, do tego dlaczego by ich nie podpromować. Nazywają się Brodacze i właśnie wydali nowy singiel, nazywa się Night. I to jest takie idealne granie do weekendowego, letniego chillowania. Link do całego filmu znajdziecie w opisie do filmu i chłopakom będzie na pewno bardzo miło, jeżeli ktoś komu się spodobało, kliknie. Kronika kryminalna i dziś motywem w ogóle zrobił się motyw przewodni. Motywem przewodnim jest przemijający czas i pierwszym z asów zbrodni jest mężczyzna, który był podejrzewany, jest podejrzewany o obrót kradzionymi autami. Policjanci zaczaili się na niego i kiedy przyjechał białą Toyotą CHR, ten wyskoczył z auta, przeskoczył przez ogrodzenie, wbiegł do domu starszej pani. Rozebrał się do naga, wskoczył do łóżka i schował pod kołdrą. Policjanci przybyli na miejsce, zapytali starszą kobietę, czy go zna. Ona powiedziała, że owszem, to jest jej sąsiad. I tego dnia skradł nie tylko białą Toyotę, skradł także jej serce. I ja bym tamtego związku nie skreślał na starcie. Ponieważ także w tym tygodniu do zakładu karnego w Iławie przyszła na widzenie 73-letnia kobieta. Do samego widzenia jednak nie doszło. Przeszkodą były 123 tabletki z amfetaminą, które seniorka chciała przemycić. Także widzenie trwało krótko. Zresztą pewnie miała do przekazania tyle plotek, że musiała przyspieszyć cały proces, żeby się wyrobić. Często piszecie do mnie w listach: Karolu, w tę niedzielę będę na grillu w moim domu rodzinnym. Chcę też przedstawić moim rodzicom mojego nowego chłopaka. Poznałem go na Erasmusie w Hiszpanii. Nazywa się Pedro. Albo Alonso. Nie rozmawialiśmy za dużo. No i potrzebuję czegoś, co mogę im puścić na telefonie, żeby odwrócić ich uwagę po tym, jak im powiem, że będą dziadkami. I prawie na pewno to Diego jest ojcem. Masz jakiś filmik, który jak puszczę, to wygeneruje więcej pytań niż odpowiedzi? Tak. Zovem se Leso Gavrilović. Sviram prvi glas. Zove se Rade Petrović. Sviram drugi glas.
Svira treći glas, Gavrilo iz Jure. I to wszystko w tym odcinku. Wielkie dzięki, że zostaliście do końca. Ogromne podziękowanie dla tych, którzy wspierają mnie na Patronite, dla korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują. Jeżeli macie coś fajnego, czym chcecie się podzielić ze światem, piszcie do mnie na Karol Mozelewski albo na fanpage'u, nie na Facebooku, znaczy nie na koncie prywatnym, ale na fanpage'u, albo na Instagramie, albo na maila newsybezwirusa@gmail.com. Wszystko czytam, nie na wszystko jestem w stanie odpisać, bo jest tego bardzo dużo. Wielkie dzięki, do zobaczenia za tydzień o 19, bo to już jest nowa godzina. Udanego weekendu, tudzież tygodnia. Do zobaczenia, cześć. I przy parkingu postawiono parkometr. Co o... Parkometr czy parkomat? Parkomat, parkometr. Parkometry, parkomaty. Parkometr, parkomat. Jak to się pisze? Jak to się wymawia? Parkometry, parkomaty? Parko... Parkur... Parkometry. Parkometry. No kurde, dobra. A nie ma parkometrów? Kurwa, też są. Mówię tu o operatorach, kierowcach? O tych, którzy latają dronami wyścigowymi. W niedzielę będziecie mogli ich zobaczyć w Gliwicach. Pilotach. Mówię tu o pilotach dronów wyścigowych. W niedzielę będziecie mogli ich zobaczyć w Katowicach. W Gliwicach, kurwa. Rozebrał się do naga, wskoczył do łóżka i zakapał pod kodrę. Źle rzuciłem konfetti. W pizdu, będę dwa razy sprzątał.